15 października każdego roku obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Czcimy w ten sposób pamięć dzieci, które zmarły przedwcześnie, które zmarły w wyniku porodu, w trakcie ciąży, ale też podczas wypadków, w wyniku chorób czy w wyniku śmierci samobójczej. 15 października solidaryzujemy się z rodzicami, którzy przedwcześnie zostali osieroceni. Chcemy w ten sposób pokazać im, że jesteśmy z nimi blisko, że nie przeżywają swojej tragedii sami, że mają wsparcie w nas, w innych rodzicach, którzy stracili swoje dzieci, ale też w członkach społeczeństwa, a także swoich rodzin. A cała idea obchodzenia pamięci dziecka zmarłego narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku. Amerykanie Dzień Dziecka Utraconego obchodzą, nosząc w klapach różowo-niebieskie wstążeczki, składając znicze i wiązanki w szpitalach, a także na cmentarzach, w miejscach, gdzie ich dzieci były leczone bądź są pochowane. Pragniemy również pokazać rodzinom, które cierpią w ten sposób, że jesteśmy z nimi blisko. Chcemy pomóc tym, którzy zostali, których dzieci już nie żyją, żeby wiedzieli, że są równie ważni, że mogą liczyć na naszą pomoc. I 15 października jest takim symbolem, w którym czcimy pamięć ich zmarłych dzieci. W Polsce rokrocznie umiera przedwcześnie 50 tysięcy dzieci. Największa część, bo 40 tysięcy, są to śmierci podczas ciąży. Kolejne 2 tysiące jest to śmierć tak zwana okołoporodowa, czyli tuż po urodzeniu dziecka. Około 5 tysięcy, być może trochę więcej, są to śmierci dzieci w wyniku chorób, wypadków czy samobójstw. Tym wszystkim rodzicom pragniemy pomóc, pragniemy pokazać, że jesteśmy z nimi blisko.